Telewizja Polska rozpoczęła produkcję serialu kostiumowego na podstawie powieści Marii Rodziewiczówny pod tytułem Devytis. W rolach głównych zagrają m.in. Karol Dziuba, Michalina Olszańska, Małgorzata Pieczyńska, Maria Pakulnis, Mirosław Baka i Stefan Pawłowski. Reżyserem serialu jest Filip Zylber. Premiera planowana jest na jesień 2023 roku na antenie TVP1. Dewajtis to jedna z najbardziej znanych powieści obyczajowych Marii Rodziewiczówny, napisana w 1889 roku. W siedmiu odcinkach serialu o miłości, honorze i rodzinie splatają się losy zaściankowo-dworskiej społeczności, której życie odmieniło powstanie styczniowe. Rozkaz umierającego ojca nakłada na młodego Marka Czertwa na nowy obowiązek, ma zająć się majątkiem ziemskim po świcie, pozostawionym przez zaginionego przyjaciela ojca, powstańca magnata Kazimierza Orwida. W jaki sposób Marek, zmuszony do opieki nad posiadłością w poświciu, poradzi sobie w nowej sytuacji? Czy podda się urokowi Ireny, prawowitej spadkobierczyni dworku? Ideały bohaterów zostaną wystawione na ciężką próbę, a ich pragnienia staną w konflikcie z powinnościami nałożonymi przez rodzinę. Nad majątkiem roztacza kojący cień tytułowy Devaitis, prastary dom, który staje się dla bohaterów swoistą ucieczką od trudów życia i majestatycznym symbolem międzypokoleniowej wspólnoty.